Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów, czwarta runda. Jan Krzysztof Duda mierzy się z Timurem Rajabowem. Panowie mają bardzo zbliżony ranking do siebie. Janek ma 2750, przeciwnik 2753. No i tutaj przede wszystkim przedstawię partię Janka oraz bardzo fascynującą partię Jana Niepomięszczego z Alirezą Firudzją. Ale to za moment, wszystko w jednym filmie Przypominam, Lenovo jest partnerem transmisji, które wspiera technologicznie Jana Krzysztofa Dudę Przejdźmy do rzeczy Janek rozpoczął ruchem E4 Posunięcie E5 Skoczek na F3 Skoczek C6 No właśnie często gra czołówka światowa w ten sposób W sensie mówię o ruchu E5 I goniec zagrywa na B5 Tym razem Janek właśnie gra partię hiszpańską, a nie włoską Skoczek zagrywa na F6 posunięcie D3, goniec C5 i goniec G5. No, wyjście gońcem jest takie ciekawe, dosyć, no, ostre można by było powiedzieć. Od razu wiążemy skoczka i chcemy tutaj um, pomieszać, ale powiem szczerze, są to pozycje um, teoretycznie proste, ale na najwyższym poziomie, myślę, że niezwykle naszpikowane niuansami, o których ja nie jestem w stanie tutaj powiedzieć. To jest wyższy poziom, tu myślę, że jakiś arcymistrz, znający się w tych schematach, powinien się wypowiedzieć. Przejdźmy, przejdźmy przez tą partię w sposób dosyć powierzchowny. Myślę, że warto po prostu zobaczyć, jak mniej więcej grać, jeżeli ktoś gra mi Posunięcie H6 nastąpiło, goniec H4 i. D6. Jeżeli by pionek zagrał na przykład na G5, no to trzeba odejść gońcem na G3 i wtedy D6. Tak naprawdę właśnie wtedy są plany typu c3, d4. Można walczyć o centrum, przede wszystkim też roszada. Trochę mnie martwi ten goniec, ale właśnie białe chcą w ten sposób rozwalać centrum, żeby ten goniec tutaj mógł uderzyć dosyć mocno. W pionka e5. Zauważmy, że jest związanie na skoczka, więc ten skoczek też pilnuje, ale jest związany więc no to się wszystko dosyć fajnie układa. Jak już wspomniałem, niuanse mogą decydować. Po końcu a4 jednak Radjabow zagrał d6. Skoczek na c3, czyli wszystkie figury w grze. Zobaczcie, arcymiż wyprowadził. To się, trochę się uśmiecham oczywiście, ale warto brać przykład. Goniec zagrywa na D7 i skoczek zagrał na A4. Dosyć ciekawie, bo tutaj można byłoby też prawdopodobnie zrobić roszadę. Janek decyduje się na skoczek A4, na pewno jakieś przygotowania tam miał. Skoczek idzie na bandę, ale z zamiarem zbicia bardzo silnego gońca. Goniec zagrywa na B4. Co ciekawe, można by było chyba zagrać gońcem na B6. To jest dosyć takie normalne posunięcie, ale po końcu B4 jest po prostu C3, które daje możliwość zagrania od razu D4. Goniec A5. Janek decyduje się na B4 i goniec B6. No i w tym układzie pionki wysunęły się dosyć wysoko. Janek robi po prostu roszadę. No i Rajabow teraz tutaj zagrywa skoczkiem na E7, no i ten ruch jest taki dosyć ciekawy, no bo zwróćmy uwagę, że Hetman już nie broni skoczka na E6, można się pokusić o zbicie skoczka, zepsucie struktury pionowej, ale tutaj podwisa goniec, więc no trzeba jakoś zareagować. Janek Zbił na F6, wykorzystał tę okazję, żeby zepsuć strukturę. Jak bicie tutaj na B5, to zwykle zwykłe są wtrącone ruchy. Bijemy po prostu na 7 Tutaj się z figurami wszystko, w figurach się wszystko zgadza. Pionek zbił na F6 i goniec. Zbił tutaj na D7 z szachem. Hetman zbił na D7. Skoczek na H4. A mi się, moi drodzy, jeszcze przypomniało: typowaliśmy wynik tutaj Jana Krzysztofa Dudy. Ja pod tym filmem w komentarzu napiszę zwycięzcę, kto był najbliżej, kto wytypował remis i kto wytypował 41. Pierwszy ruch. Tutaj troszeczkę już zdradziłem, spaliłem temat. Wybaczcie, ale ważne są oczywiście posunięcia. Wygrana, oczywiście, koszulka wędruje do zwycięzcy. Wieża zagrywa na g8, król na h1. No i właśnie ten ruch wydaje się taki dziwny zarazem, ale z drugiej strony logiczny, no bo zwróćmy uwagę, że wieża. Już nie jest na jednej linii z hetmanem, to znaczy król nie, jest, król nie jest na jednej linii z wieżą, przepraszam, a jeszcze jest możliwość czasami zagrania posunięcia F4, goniec nie strzela w króla. Ale w każdym momencie możemy tego gońca oczywiście wymienić. Długa roszada ze strony Rajabowa, skoczek zbił AB. Ja tak się zastanawiam troszeczkę nad tymi debiutami, że grają E4, E5, te partie włoskie, partie hiszpańskie, dosyć taki spokoj, w takim spokojnym charakterze, i często właśnie tutaj bywają remisje. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj te partie, niektóre mogą być nudne, ale to jest turniej, to jest pewnego rodzaju strategia i myślę, że tutaj Janek ma strategię ułożoną. Hetman F3. Jakbym miał powiedzieć teraz, jakim kolorem chciałbym grać, no to zdecydowanie wolę białe, z uwagi właśnie na to, że Hetman tutaj uderza w pionki, które są zdwojone z reguły słabe. Ale Rajabow popisuje się bardzo dobrym zagraniem, który, które rozwiązuje większość problemów czarnych, w zasadzie wszystkie problemy czarnych, jeśli chodzi właśnie o te pionki, bo to jest najważniejszy problem. I ruch F5 następuje. No, można by powiedzieć, że czarny podstawiał pionka. No tak, moi drodzy, mamy do wyboru: bicie pionkiem albo skoczkiem. Jeżeli byśmy zbyli skoczkiem, no to skoczek wybija, pionek wybija i wieża G5. Po prostu odzyskujemy pionka. róg G4 w ogóle nie wchodzi w grę, bo jakieś H5 dostaniemy i robią się ogromne problemy. Nie możemy odkryć króla za bardzo. Janek w tym układzie wybił pionkiem. Na co czarny zegra wybieża G5, czyli dokładnie ten sam wariant, tylko za chwilę skoczek będzie zbijał na F5, więc czarne odzyskują pionka. No i Janek gra A4 z opcją tutaj ataku na skrzydle. No, wygląda to wizualnie groźnie, ale nie ma na to czasu. Skoczek wybił. No, skoczek musi wybić, musi zareagować jakoś biały z tej strony. Hetman wybił. No i na szczęście tutaj nie ma wymiany. Znaczy można wymienić, ale to się już wiąże z praktycznie z remisem. I Hetman zagrywa na E3. Ok. Jest jakaś opcja, oczywiście, ale że zagrywa na G8. Zobaczcie jak inicjatywa w figurach jest bardzo ważna, czyli takie zagrania dynamiczne można by powiedzieć, dwie wieże sobie teraz po prostu atakują pionka G2, trzeba reagować wieża G1 ze strony naszego arcymistrza można by było zagrać pewnie G3 ale trzeba by się liczyć z ruchem H5 takie dosyć posunięcie no niebezpieczne z jednej strony bo H4 grozi ale jakbyśmy skontrowali na przykład ruchem A5 a po wybiciu wieża by wybiła można powiedzieć, że to jest groźnie, ale jest król D7 i czarny król jest tutaj bardzo bezpieczny, więc myślę, że czarnymi tutaj można by było sobie spokojnie powalczyć. Dlatego też pewnie Janek zagrywa ruch wieża G1, żeby nie psuć sobie struktury pionków. Na co Czarne odpowiadają Hetman F4? No jest to ruch właśnie taki na zachętę, na wymianę, na praktyczną, praktycznie podpisanie remisu, ale... Wybicie nastąpiło, wybicie nastąpiło, wieża A na E1. Idzie sobie wieża na wolną linię. Na co wieża zagrywa na E5. Wymiana raczej nie jest dobra, bo łączymy pionki, więc D4, bardzo dobre zagranie zresztą. Wieża wraca na, po prostu na E8. I teraz ruch G3. Takie posunięcie jest potrzebne z jednej strony, dlatego żeby król szybko sobie szedł do centrum, a zdwojone pionki wprawdzie się prostują, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku, gdy mamy wieżówkę w takim dosyć. Równym charakterze. Teraz y, po G3 wieża wybiła na E1. Wieża wybiła na E1 i pionek wybił na G3. HG3, Król D7, Król G2 i wieża A8. Y, dosyć cenna lekcja y, y, gry y, zwierzówek, y, gry końcowej, dlatego że y, tutaj wieża atakuje piąk. Jak się teraz zachować? Bo mamy do wyboru albo próbę gry pasywnej, albo jakiejś aktywnej. Y, prawie zawsze. Należy wybierać aktywną grę. Jeżeli byśmy zagrali wieża A1, zaliczam to do pasywnej obrony, ale tu się też złego na szczęście nie dzieje. Ale jednak pasywna obrona istnieje. Król, jakby zagrał na C6, trzeba było grać bardzo dokładnie, bo aktywność króla tutaj e, mogła być bardzo, e, bardzo groźna. Zagralibyśmy C4. Po ruchu D5 wybić nie wolno, trzeba grać C5. A po wybiciu, no to też jest pozycja remisowa, mimo wszystko, bo król nie może się nigdzie przedostać. Aczkolwiek Janek wybiera raczej lepszą drogę aktywnej, no nie wiem czy powiedzieć, obrony, no ale powiedzmy, że aktywna obrona wieża H1. No i po wybiciu na A4 jest wybicie na H6. No i teraz na przykład, jak wieża by zagrała i zaatakowała pionka, to mamy bardzo ładny ruch wieża F6. Jakbyśmy zbili tutaj, no to wieża zbija, a wolne pionki mogłyby zrobić robotę i praktycznie wygra na białych, można by rzec. Chociaż silnik mówi, że to jest remis, ale. Silnik mówi, a człowiek myśli e, co innego. Tu po król e7 wieża f3. No, byłaby to pozycja po prostu remisowa. Jednakże w tej sytuacji czarne zagrały c5. Bardzo aktywnie, bardzo rozbrajająco pionki białych. No i tutaj po wymianie. D na c5, B na c5, B na c5, D na c5. Wieża zagrywana f6 z atakiem na pionka. Odciąga króla od pionka b7, dlatego wieża teraz na b6 e, i wieża a3 z atakiem. W tym momencie wieża zbiła na B7, król zagrał na F6 e, i król F3. Dziwnie to wygląda, bo wieża może zbić z szachem, tak też się dzieje, ale król idzie do centrum. Tego pionka z C3 nie, nie dałoby rady i tak obronić. Wieża dała szacha, król zagrał na E3, wieża C3, król E4, wieża C4 i król E3. Po tym posunięciu panowie zgodzili się na remis, no i słusznie, bo to jest totalnie remisowa końcówka. Nawet jakby chyba pionka nie było C5, to remis praktycznie tutaj też jest. Ale przygotowałem jeszcze przy okazji drugą partię, mianowicie Jan Niepomniaści kontra Alireza Firurdzia. No to była partia niezła. Tutaj już nie było takich utartych schematów, jeśli chodzi o bardzo wyrównaną grę. Trochę się działo. Zapraszam serdecznie do analizy. Była to runda czwarta i... Nie pomniaści rozpoczął ruchem E4. C5 zagrał Firuzja. No właśnie, fajnie. C5 widzimy teraz częściej i słusznie, bo powstają ostre pozycje. Skoczek na F3. Na co D6 odpowiedziały czarne? D4, obrona sycylijska. Normalna sprawa. Skoczek na F3. Skoczek na C6 i posunięcie A3. Wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej, bardzo się cieszę, że widujemy ten debiut, gdyż jest ostry, bardzo skomplikowany i może się wiele tutaj dziać, jeśli chodzi o grę, dla kibiców to nie lada gratka na pewno. Posunięcie F3, jeden, jedna z możliwości, już nie chcę wspominać, że goniec G5 jest możliwy, goniec E3 i tak dalej, dużo jest z wariantów możliwych, F3 wybiera tutaj Jan niepomniaści. posunięcie E5... Skoczek na B3, goniec E6. Podobnie grał Janek. Janek tylko stosował taki ruch też H5. Goniec na E3, i tutaj Janek grywał właśnie ruch H5, ale czarne zagrały goniec na E7. Hetman D2. Jest to czysta teoria. Ja tutaj nie komentuję tych posunięć, gdyż yy, chyba nie ma takiej dużej potrzeby w tym układzie. Yy, posunięcie Roszada. Długa i skoczek z B na D7. Ten ruch jest ważniejszy aniżeli skoczek na C6, bo skoczek z B7 czasami ma właśnie już takie opcje jak B5, skoczek B6, skoczek na C4 i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. No, szachy są skomplikowane, trochę się rozpędziłem. Lecimy, lecimy dalej. Zobaczcie G4. Teraz głównym celem jest zagranie tutaj na skrzydle białym, białymi, atakowanie na skrzydle, a czarne chcą odpo odpowiadać. Na drugim skrzydle stąd też posunięcie B5. Na co jest ruch G5 i posunięcie B4? No właśnie. Jeżeli by po tym ruchu G5 ten skoczek by sobie śmignął na przykład na pole E8, to zwróćmy uwagę, że skoczek też łapie dobre pole na D5. A w tym układzie, gdzie dwie figury bronią posunięcia D5, no to nie jest tak łatwo tutaj skoczkiem zagrać. Znaczy można, ale zamknie się linia, linia D, jeżeli pionek zbije tego, no, tą figurę na linii D5, na polu D5 dokładnie, ok, dlatego też posunięcie B4. No i tutaj mogą się dziać cuda. Otóż w partii skoczek zagrał na E2, ale jakby białe zbiły na F6, to pionek zbija na C3. Jakby Hetman zbił na C3, to skoczek zbija na F6. Zobaczcie, że teraz wydaje mi się, że czarne mają, miałyby dobrą grę, z uwagi na to, że tu nie ma jednego pionka. Wprawdzie wolna linia, ale zawsze gramy G6, a tu się pojawiają wolne linie do ataku. Jeszcze pionek może trochę tutaj, no, tego skoczka wygonić. Mówiąc wprost, no tak nie było. Tak nie było po B4. Nastąpił ruch skoczek na E2. Na co czarne teraz skoczek E8? Zdecydowanie. Zobaczcie, że skoczka z C3 nie ma, już nie wejdzie na D5. To jest ważna informacja. Ale nie Ci, Zagrywa posunięcie F4. Posunięcie A5. No takie wyścigi można powiedzieć. Posunięcie F5. No i teraz. Pojawiają się takie ciekawe warianty. Bardzo często widujemy teraz takie posunięcie jak A4. Jeżeli ktoś gra najdorfa, oczywiście, to jest jeden z ciekawszych ruchów. Tutaj czarne zagrały gońcem na C4, ale sprawdźmy, jeżeli byłoby zagranie A4 i byśmy zbili na F6 gońca, pionek by wybił. Teraz grozi wybicie na A2, dorobienie Hetmana bardzo groźne rzeczy, no więc należałoby tutaj prawdopodobnie, można oczywiście wybić też na F7 z szachem, wtedy wieża wybija, ma wolną linię. No to są tak zaawansowane warianty, że mi nawet ciężko powiedzieć co jest lepsze. Ja patrzę po linii silnika, mi podpowiada, więc tutaj silnik mówi: Na przykład też można wybić na B3. To też jest jedna z opcji. Przede wszystkim chodzi też pewnie o to, że jak zbijemy tutaj, no to czarne po prostu mają jeden ruch więcej w zapasie, dlatego że jak zbijemy tutaj, to czarne by, by musiały odbić. Na f6, I, na, i właśnie teraz białe mają ruch, czyli to tempo. Yy, na przykład, król jakby zagrał na b1, to tutaj istnieje bardzo ciekawe uderzenie, yy, tak w ramach treningu można sobie spróbować to odgadnąć. Jest to posunięcie: wieża bije na a2. Yy, bardzo fajny ruch, z uwagi na to, że jak zbije król, to Hetman a8, król musi na b1 zagrać. I Hetman e4, zobaczcie, jest szach i zbijamy wieżę. I przykładowo, Hetman d3, bicie. Goniec H3 to jeszcze nie jest takie proste. Tutaj jest bardzo ciężko, trzeba dokładnie dokładnie wszystko policzyć. Hetman musi wrócić bronić skoczka, no bo jest szach, krucha 8, goniec D5 i tak dalej, moi drodzy. No, warianty Kosmos, kto gra Najdorfa, to gratuluję ambicji, bo to jest bardzo, bardzo trudny debiut i bardzo zresztą też konkretny. Jednakże po F5 goniec zagrał na C4. Teraz Król B1. Co ciekawe, silniki tutaj podpowiadają skoczek G3, że jak wymienimy tutaj gońce, no to potem po ruchu A5 ten skoczek idzie na A1, ale skoczek na A1 no stoi bardzo chyba źle. E, pewnie nie, Nepo dlatego też zagrywa Król B1, żeby skoczek w razie czego zagrał na C1, i właśnie po A4 ten skoczek tutaj ląduje. Po ruchu D5, co jest ciekawe, ten ruch jest bardzo dobry zresztą, bo w ogóle bardzo pewnie zagrał Filuzja to posunięcie, bardzo dobrze też pewnie się przygotował do tego. Ale Nepo ma swoje odpowiedzi i gra najlepiej. W ogóle fantastycznie się czasami ogląda te partie z tego względu, że oni zawodnicy tak rzadko się mylą. Że to jest aż niesamowite, i tutaj przygotowanie NEPO jest na bardzo wysokim poziomie. Posunięcie F6, no kapitalny ruch, zobaczcie pionek broni, goniec, skoczek, skoczek, a tutaj tylko jeden pionek. Co robią czarne? Wybicie, wybicie i skoczek z DNA F6. Zobaczcie, że białymi chodziło o to, żeby oddać dwa pionki i otworzyć linię do króla. No i fajnie, gramy dalej. Skoczek na G3, bronimy oczywiście pionka. Pionki tutaj mają najmniejsze znaczenie w tym układzie, gdy jest pozycja bardzo ostra. Na co czarne wybijają na F1. Można byłoby się pewnie też pokusić o skoczek D6, aby tego gońca troszeczkę wybronić. No ale poszło jak poszło, można by się bardzo zagłębić w analizę oczywiście. Wieża z H na F1 i tutaj posunięcie A3 zrobienie takich, powiedzmy, słabości w obozie króla, ale na to białe się godzą, czarne do tego doprowadziły. Król zagrywa na H8. Bardzo dobre posunięcie. Zresztą król schodzi z jakichkolwiek tutaj ataków w przyszłości. Na co białe wybiły tutaj pionka na D5. No i teraz, w tym momencie, Alireza popełnia błąd. Skoczek D6. Dlaczego jest to błąd? Wydawałoby się, że to jest jak najbardziej dobre posunięcie. Od razu powiem, że należałoby zagrać na przykład Hetman C7, żeby jednak tutaj naciskać, ustawić wieżę, może wieża D8, coś w tym stylu. Ale to już jest hard poziom, nie? Także bardzo ciężko też wyjaśnić, które ruchy w danym momencie są najlepsze. Dlaczego skoczek D6 jest takim słabym posunięciem? Dlatego, że Hetman po prostu zbił pionka. Nepo się zdziwił, wziął pionka na pewniaka i to jest bardzo dobre posunięcie. Wieża zagrywa na C8. Goniec B6, wtrącony ruch, bardzo zresztą dobry. Dlaczego dobry? Bo Hetman zagrywa na D7, i potem nie ma tutaj opcji, żeby zagrać aktywnie i grać po linii C. I Hetman zagrał na E1 po prostu na pionka. Na co wieża B8. Goniec w tym momencie zagrał na A5. Bardzo fajny ruch obronny, bo jak goniec stanie na C3, to będzie dobrze się tutaj czuł i też będzie próbował uderzać w króla. Na co czarne zagrały skoczek C4? Na, e, działamy na związaniach, oczywiście. Ten goniec e, nie zagrał jeszcze na C3. Tutaj białe zagrały no, też można powiedzieć, bardzo ładnie. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. D6. Jest to oddanie pionka, wydłużenie wieży i e, próba zrobienia związań kolejnych, jeżeli na przykład zbija goniec. E, bardzo ciekawie to wygląda. Goniec zagrywa na D8 i goniec na C3. W tym momencie Hetman zagrywa na E6 e, i Skoczek zagrywa na D3, atakując po prostu pionka. Skoczek na D5 na gońca i teraz Nepo popisuje się bardzo fajnym zagraniem. Podoba mi się. Zresztą to jest taktyka, więc... E, Warto ją ćwiczyć na pewno. Posunięcie skoczek F4. Pionkiem zbić nie wolno, ruch nielegalny. A jak zbije skoczek, bo musi zbić bo tu jest po prostu atak na Hetmana i skoczka, wieża broni. Jak zbije, to wieża zbija. To jest czysta wymiana figury w taki dosyć ciekawy, elegancki sposób. Posunięcie F6. I Hetman E2. Zwróćmy uwagę, że teraz nie można zbić wieży, bo tutaj Hetman podwisa. Skoczek zagrał na B2 i wieża Z D na F1. Zdwojenie wiesz, co z tego, że wisi. Pionek nieistotny, można go zbić, ale to jest strata czasu raczej. Skoczek za chwilę wchodzi na F5, bardzo niebezpieczna sytuacja. W tym momencie wieża zagrywa na E8, broniąc po prostu Hetmana, na co wieża H4 i posunięcie F5. Wydawałoby się, że czarne tutaj odzyskują wiatr w żagle. Ale jest zupełnie odwrotnie, moi drodzy. I teraz białe popisały się bardzo ciekawą kombinacją. Można sobie na chwilę zatrzymać materiał i spróbować rozwiązać tę kombinację. Otóż białe zagrały. Wieża H7. Bardzo łatwe. Łatwe na tym poziomie, absolutnie. I miłe dla oka, oczywiście. Król wybił. Hetman na H5. No i teraz. Jak się zasłoni Hetman na H6, no to tutaj odbijamy po prostu wieżę, dalej atakując. Król zagrał na G8, tutaj Alireza był już bardzo zrezygnowany, skoczek wziął na F5 i zwróćmy uwagę, że pojawiła się teraz opcja dla wieży na G1. Goniec na F6 bardzo szybko, wieża G1 i czarne poddały partię. Niepomniaci wygrywa swoją drugą partię w turnieju kandydatów, ma 3 punkty na 4, no i jest tutaj jednym z głównych faworytów w tym momencie do zwycięstwa w tym turnieju. Wiem, że to dopiero 4 rundy, jeszcze 10 przed nami, także spokojnie. Dużo partii, mam nadzieję dużo ciekawych partii jeszcze tutaj nas czeka. Jeszcze tylko powiem, co jest po Król F8 i dlaczego czarne się poddały. Po Król F8 matujemy. Hetman H6, Król F7, bierze G7, po wybiciu jest ładny mat na G7. Wracając do turnieju, trzymamy mocno kciuki za Janka. Janek ma 4 remisy, 2 punkty na koncie. To nie jest źle oczywiście, Ważne, że nie przegrywa, to jest dla takiej powiedzmy szachowej psychiki dobry układ, myślę. Czekamy na ostrzejsze oczywiście partie naszego zawodnika. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.